Kolejny odcinek Streamboarda, Zombie'landa. Zaczynamy na live przedłużanym oczywiście. W opisie macie link do G2A, gdzie macie gry w dobrych cenach. No, wszystkie informacje mam z bani, możemy grać. Możemy grać. Wyszła propozycja od Shelly, od czatu, żeby zarzucić może im dobre posiłki do jedzenia zamiast tych prostych posiłków. Tak myślę, że się przerzucimy rzeczywiście, spróbujemy. Oho, dostałem zadanie. A, wygasło zadanie, dobra, nieważne. Bo te syte posiłki no, są dużo droższe, bo 2 razy droższe wypadają, ale będą mieli właśnie pusta do samopoczucia, więc może nam to wyjdzie na dobre. Poza tym, my mamy ten problem, że trochę sporo mamy żarcia, nie? Tych surowych składników mamy całkiem dużo, więc że zrobimy syte posiłki, postaramy się zrobić tego trochę, do uzyskania oczywiście. Myślę, że tak w 200 możemy celować. Chociaż nie, w 100 będziemy celować. 100 będziemy celować, to zawiesimy całkiem. Zanim oni zjedzą te proste, to trochę jeszcze zejdzie, nie? A już będziemy gotować te syte posiłki. No. Trójwalowe na końcu. I to samo zrobimy tutaj. To uśpimy. Syte posiłki razy 4. Do uzyskania i robimy seteczkę. Prac. Może coś tego fajnego wyjdzie. Siema Dromax, siema. Pierwsza wiadomość na czacie. Witam nowego widza. Elo melo. No. Bo rzeczywiście może się okazać, że będą mieli boosty do samopoczucia. Dodatkowe jakieś fajne. Chociaż ja uważam, że i tak mają bardzo wysokie samopoczucie generalnie. Jest kilka osób, co tam zamula. Na przykład taki Raber. No. Albo taki grumpy. Grumpy to zawsze trochę zamula. Generalnie jest spoko. Ale spróbujemy. Zawsze jakaś tam ciekawostka. Kojenie PSI. O, jak miło. Spoko, cacy, po żądalu. Okejkowo. Piano jest zbierane z tą bawełną, jeszcze trochę. Ale jak już zbiorą bawełnę, to zazielenimy tutaj wszystko ładnie. No, będzie fajnie. Siema Olowek, cześć. Cześć, cześć. Bardzo, bardzo jest stabilnie. Restart gierki poszedł, więc może się teraz zombie pojawią. I to teraz właściwie. Po tym ataku ewentualnie sobie zrobimy my atak na inną wioskę. Będziemy mieli parę dni spokoju, 4 dni bez zombiaków. Powinniśmy zdążyć obrócić w tej i we w te. Bo tam jest niby 4 dni drogi, ale piechotą, a na koniach powinno być szybciej. Raczej się wyrobimy. Raczej. Może nas ktoś znowu zaatakuje. Wtedy lipa. Spróbujemy. Spróbujemy, może wyjść spoko. Chciałem też, żeby tutaj dodać nowe miny wybuchowe, jak ktoś już podejdzie bliżej. Bo miny się bardzo dobrze sprawdzają kolonistów, nie? Moglibyśmy zrobić takie zwykłe, wybuchające miny. Linie wybuchowe. I nawalić ich tutaj w drugiej linii, jak już ktoś podchodzi. No. Tak o, pyk. Najpierw podpalające, a później zwykłe miny. I na pewno będą w nie wpadać. 100%. Mamy ich nawet tak dużo. Dużo. Tych pocisków trochę robię. Materiałów też mam. A takie pole minowe tutaj to by była naprawdę fajna rzecz. Bardzo fajna. W sumie nawet możemy też tu zrobić. Przed wejściem. Moi koloniści raczej tędy nie chodzą. Chciałbym tu zrobić tak dość ciasno nawet niektóre. Te co są przy wejściu. Tutaj dalej już trochę ich mniej dać. O, tu bym dał. Tu bym dał. Tu na pewno wpadną na 100%, a pozostały poza zasięgiem wybuchu, tak żeby nie było reakcji łańcuchowej. To nigdy nie jest dobre. Tutaj. No i cacy. Kozak. Jak narobią tych min, nawet gdy był jakiś atak, to duża część tych piratów po prostu padnie od takiej miny. Bardzo mocne buchy. O! Handlarz. Ratuje w okolicy. Fajnie. Loka, weź no, wstawaj. Wstawaj, zagadaj, co? 12 społecznych. Dawaj tam rabaciki ogarniaj. Egzotyczny to mogą być jakieś pioniczne części chyba, co? No i kupi ode mnie oczywiście pisklęta. Pisklęta, kaczątka. Musimy, a właśnie, musimy pozmieniać maksymalne limity tych zwierząt. Byśmy ich mieli trochę więcej pod te posiłki. Ciele ma woła. Dobra, ciele jaka. Ciele bumalopy. Młode kozły. Młoda maciora. Tacy. Dużo pieniędzy. 2300 już mamy. A jeszcze zarobimy. Będzie więcej. Na pewno, ale mam dużo tych dorosłych. O, młodych bubalów jest jeszcze sporo do sprzedania. No dobrze, niech idą. Niech idą. A, no i kilka koni trzeba sprzedać, bo mamy ich za dużo zdecydowanie. No. Zdecydowanie. Bardzo ich jest dużo. Mam 13 samców? To jest wiek 13. To jest niby samiec pojedynczy. Mam 2. Jest reszta koni. Mi się nie zgadza. Coś mi się nie zgadza. Ogier samiec. A? Jest reszta koni. A tu jest 7. Dobra, nieważne. Tu nie mądry. No. Dałoby się chyba kilka sprzedać. Już teraz mam mieć wyprawę. To, że tych koni to nie, ale klacz tak. No. Chociaż sprawdzę najpierw, co on ma do sprzedania, bo zaraz się okaże, że za duże rzeczy mu wciskam i nie zapłaci. Dobra. Bioniczne ramię ma i bioniczną nogę. Ozak. Kacyk, dzięki za followa. O. Chyba ojciec Mateusz. To sobie kupię. To się zawsze przydaje na takie drobne wymiany. I plan szczęścia. Okej. Okay. Odpowiedzialny za szczęście i przyjemność, chociaż powoduje ogromną poprawę nastroju. To złudne szczęście znacząco utrudnia skupienie się na czymkolwiek prawdziwym. A to nie. Wątrobę. Ktoś tam miał zepsute wątroby albo nerki. Tam było na rzeczy, nie? No. Tam było. To chyba nie będę tego kupował. Ambrozję ci sprzedam, ziomuś. Tak. Jeszcze mogę sprzedać z takich fajnych rzeczy. Bo niewiele mogę już sprzedać. Rzeźby mogę ci wciągnąć, ale są mi potrzebne. Chyba będzie ok. Chyba będzie ok. Mogę jeszcze tą klacz jedną sprzedać. Bumalop też mam całkiem sporo. Naprawdę dużo. No. Sprzedam 2 samce, 2 samice. Tak. A to dlatego, że mam ich naprawdę dużo. Naprawdę, naprawdę dużo. Ta zostaje. Startuj. Kupę pieniędzy, kupę fantów. Git. Git cacy. Bardzo w porządku. Te figurki trzeba porozstawiać. Które już są. A... Luka. Tacy. Pięknie. No i zombie nie było znowu. Ja nie wiem. Ja nie wiem, widzowie. Nie wiem, co się dzieje. Zombiaki nie chcą mnie atakować. No. Pewnie jakbym ustawił, żeby nie były po evencie, tylko cały czas, to by się nagle pojawiły, nie? Dobra, zwierzęta miałem zmodyfikować. Autoubój. Żeby kur było po 4 dorosłe. No. W sumie dorosłych samców może być 2, choć bardziej o samice, żeby one więcej rodziły, nie? Rodziły więcej jajek znosiły. By szybciej się rozmnażały, nie? I tak samo ze świniami możemy zrobić, że tych świń zrobimy 4. Będzie dużo więcej świniątek, dużo więcej żarcia wtedy. Krowami to samo. Jakami to samo. I będzie cacy. W sumie kozy też. Wszystko. Wszystko tak doprawdy. Będzie dużo więcej mięsa wtedy. Produkcji. No. Produkcji mięsa będzie dużo więcej. Na pewno. Że już wybiłeś wszystkie zombie? Wątpię, ale tak możemy sobie to tłumaczyć. Wybiłem wszystkie zombie. Elu. Możemy też zapolować teoretycznie. Kazik wstał. No. Moglibyśmy wysłać grupę desantową, rozwalić te osły. Czemu nie? Tylko niech się wyśpią. Tok czas, Loka i Monika. Oni to szybko by ogarnęli. Do strzelania Butla. No, Butla też by chętnie poszedł. Nieźle, nieźle. Nieźle, nieźle. Dobra, chodźcie. Chodźcie. Choroba zwierzęta. Grypa. Grypa! Przecież macie, kurde, domek ładny. A, leczymy je. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Nie ma. Te osły zaraz uciekną. Musi się pospieszyć. Prawda. No. No. I stop czas. Tyk. Start. Piu, piu, piu. Powiem tak, średnio mam to poszło, średnio. Średnio. Dobra. No dobra. No nie no, zamiast ich odplikać, to im kazałem gdzieś. Cyk, cyk i cyk. Dobrze. Weź to przenieś. Ty też. I ty też. A ty sobie zjedz, bo głodna jesteś, Loka. Fajnie, 3 osiołki i trochę mięsa wpadnie, chociaż 2 zwierzątka jakieś były. Nie wiem czemu tak nie bardzo... dają te kotlety. No. Długo leżą te zwierzęta. Nie zajmuję. Ale tego jednego kucharza wziąłem na 2 i pewnie dlatego. Pewnie to jest to. No, zrobiłem z tego rolnika. Wracać na kuchnię. Jak ten nowy? Opór 5,5. Dobra. Rekrutujcie go. Próbujcie, rekrutujcie. To się uda. To mi się boją podejść do tej kolonii? Możliwe. Może jest tu trochę niebezpiecznie żyć. Możliwe. Troszeczkę. Jakoś bardzo. Ale trochę. I fajnie. Ten robi pociski, tamci stawiają miny. Cacy. Super wypas. Podoba mi się. Od razu się wzięli za zwierzątka. Git, git. Ja mam biopaliwa. Dużo. Bo trzeba będzie ten magazyn powiększyć. Teraz zrobimy tak. Będzie zrównany z tym drugim. Troszkę więcej miejsca. Całe 3 kratki dodatkowego miejsca. Przyda się. I zlecimy, żeby robili więcej pocisków. Jejku, nie aż tyle. 30? 50. Gdzie są silnie podpalające? Drugim? Niewybuchowe. Podpalające. Tu są zapalające. 70. Aha, okej. Rozumiem. To ich zróbcie 100. Będzie w porządku. Będzie cacy! Siema, Totus. Elo. Danex. Statek! Znowu wylądował w tym samym miejscu. Tym razem jeszcze więcej robotów jest. Wow. Ale fajnie. No. Takich dużo. 7 tych jest. Tak. Palimy je, no nie? No. Myślałem nad automatycznymi drzwiami. Nie, nie myślałem o tym. No. Dobra, czazik. Moździerzuj to. Na dupce i może rozwalisz. Może ci się uda, nie? Tylko pociski silnie wybuchowe, bez zapalających, ok? No, tam i tak się już pali. O, i trafili. Dostępne zadanie, fajnie. Mechanoidy budzą się. Jeszcze nie zaatakują chyba, co? Gdzie jest kryjówka? Poka. O, zbroja zwiadowcy wspaniała, ale fajnie. Wanometryczne ogniwo zasilające. Fajne. Miałbym takie. Ogniwo zasilające. Głowica antybaterii. Chyba wezmę jednak to, wiecie? Taka zbroja w zwiadowcy to mogę sobie sam zrobić, a takiego wanometrycznego ogniwa to nie mogę. Co potrzeba zrobić? 9 rozbitków tam trzeba rozwalić. Na luzie, ogarniemy to, ok? Ogarniemy to. Nie ma problemu. Gdzie ten obóz jest? Wszystko jedno. Tutaj. Nie jest nawet tak daleko. Bijemy tam w wolnej chwili. Okay. Do tych musimy jeszcze rozwalić. Te musimy porozwalić. No i nie trafia czas jak zwykle. Kazik taki jest właśnie. Kogo strzela. Czas nie znalazł w pobliżu wolnej amunicji, to moździerze zostali. A, przerobiliśmy wszystko na minę. Rozumiem. No cóż, trafił raz, fajnie. Oko. Niech sobie stoi. Na razie. Jak to rozwalimy. Dobrze. Jem placki ziemniaczane. To smacznego, Andrzej, smacznego. Pierwsza wiadomość na czacie. Siema, Andrzej, siema. Tam nowego widza. Nowych widzów zapraszam do zostawienia followa. Będziecie mieli powiadomienia ze streama. Uwierzcie, warto. Super sprawa, technologiczny aspekt powiadomień, mega wypas. W telefonie wam się pojawią, albo na mailu. Wow, wow. Technologia, no. Hardkorowo. Biduła. Ale ryżu zaraz wpadnie dużo. Git, git. Oho, ucieczka z więzienia. No. Powiem tak. Nie najlepszy pomysł, mówiąc delikatnie. Ale okej. Daniam próbę. Musimy go pobić pięściami, żeby nie zaczęli strzelać, bo go zabiją niechcący. Zawahał się przez chwilę. Pierdziel! No i co? Po co ci to było? Po co ci to było? Po co ci to było? Głębie kapuściany. Same siniaki ma. Ciesz się, że żyjesz. Ja cię w takich pięknych warunkach trzymam, a ty mi tutaj uciekasz. Ludzie to są naprawdę. To niski opór był. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Róbcie pociski. Kazik. Żebyś tutaj to ogarnął, co? Chciałbym to mieć zrobione już. Jakbym chciał zrobić sobie tutaj dodatkowe strefy, rozumiesz? Fajnie, dzięki. No, oni w pierwszej kolejności robią zapalające, prawda? No właśnie. A tutaj? Silnie wybuchowe do uzyskania. Gdzie tam było? 50? A tak. No, zrobimy na drugim też. Będą szybciej robić wtedy. Inspiracja oswojeniem Raber. Wow, Raber, wow. Jakbyś oswoił mega leniwca. O, akurat tutaj jest. O, tutaj też jest. Ciebie nie. Raber. Raber. Chodź go oswoisz. Dasz radę? Jak go oswoisz, to jesteś król. Naprawdę, będzie super. Byłoby fajnie. Wtedy miał przyjaciela ten pierwszy. No, nie wierzę, że się uda. Spróbujmy. Dawaj. Dał mu karmę dla zwierząt. Profesjonalista. Oswojono. Easy. Easy. Dobra. To ty, mega leniwcu. Aż na leniwce. Hello. Tutaj mamy dwa leniwce, ale wypas. Resura na maksa, oczywiście. Rafał leczysz kaca? Powodzonka, ziomek, powodzonka. No. Jest miałeś wybudować do przytapiania? Nie, nie miałem. Wiem tylko, że muszę go mieć, żeby przytapiać, a nie, że go zrobię. A to różnica, okej. Okay. I nie piec, tylko hutę. Wypas jak piec, gościu. Dubidudu, a ile już jest pocisku? To za mało. Conceal Defense jest zrobione. A to? Czemu nie mogę? Strzał energetyczny. Wstępne wymogi. O. No dobra. No dobra, zróbcie. O, takie działka energetyczne to by było coś, nie? Tak piu, 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 jak w Gwiezdnych Wojnach normalnie by było. Latują zombie, a my tak piu, 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 piu. Wszystko się pali. Super. Ej, faktycznie patrzcie, jakie mam dobre humory, odkąd jedzenie nie zmieniłem. Naprawdę to pewnie tak jest, bo jedzą pewnie w pierwszej kolejności to lepsze. Na pewno. Czone skurczybyki. Dum, dum, dum. Pam, pam. No i nie zalega tyle żarcia. Siema, ale potężna kolonia. Siema, friki, to prawda. Potężna kolonia buduje się na twoich oczach. Dobra, czazik. Moździerzuj ich. Mam 7 pocisków, to wiesz. Podejrzewam, że zdążą ci naprodukować nowe, zanim to spylasz. Dawaj, natupcaj. Musi to być zniszczone. ciej w nos. Uff, trafił jakiegoś robota. Sorry. Sorry. Niechcący. Kurczę, a nie, to było kojenie PSI po prostu. Nie lepszy mój. Biedny robot. Biedny robot trafiony został. Bezczynny kolonista? Co? Leśniczy. Ma wszystko, co może mieć. Może. Jak możesz mieć wolno? Możliwe. No cóż. Czas to jest. Byłoby moździerzownik. Ale deszcz pada tylko. O, trafił. Jednak. Nice. Prawie. Czas leci. Coraz więcej zniszczeń tu jest czas. Teraz go trzeba zmienić na działku, bo słaby humor już ma. Jeden strzał, Czazik. Idziesz do domu. O. Kogoś tam przycielimy do strzelania na pewno. Zajmuj się. Feret, umiesz strzelać? Feret. 16. Loka 16. Monika 17. Monika! Dzisiaj nie kopiesz. Dzisiaj strzelasz. Chodź. Nadupcaj do nich. Nawalaj. 3 pociski trafimy i zaczną atak. I się schowamy jak tchórze i poczekamy aż zginą. Będzie fajnie. A oni te wszystkie miny pewnie zdetonują, co? A nie, jeszcze tu nie ma min. To luz. Zac. A, już nie znalazła amunicji. Strzeliła raz, nie trafiła i skończyła się amunicja. Słabo, Monika, słabo. Gracja sztuką Doc. Fajnie, Doc. Możemy zrobić taki eksperyment, jak chcesz. Zrobimy wielką rzeźbę. Słuchaj. Jadę i tu. Ty to zrobisz. Co ty na to? I jeszcze piszemy Doc. Wiesz? Praca. Doc. Artysta na 4. Dobrze, Doc, to jest zlecenie twoje na dzisiaj. Co ty na to? Wielka rzeźba. Jak to zrobi, to będzie kozak. No. Kolonie budowana na live, ja to się gubić zaczynam przy 5 kolonistach. A. No, na live tutaj trochę. To odcinki nagrywamy na kanał tak naprawdę. To jakiś tam już 60 odcinek. Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. Ale wszystko działa. Kręci się. Pocisków brakuje. Muszę za robotę z końca. Silą tego jadę i tu znosi. Wow, wiła. Zrobi z tego piękną figurkę. Zobaczycie i postawię ją w jadalni i będą mówili wow. Wow, ale akcja. No. Ile pracy? A, zaledwie 2,5 tysiąca. Odejdzie mu ze 3 dni pewnie stąd. Ale on nie odejdzie od stołu, bo mu kazałem to robić. Działa, że to robił, aż padnie. Robi szybciej. Za głęboko plaga. Sorry. Sorry, nie chciałem. Szybko. Ewakuacja. Ewakuacja. Kazik, proszę cię. Biegnij tędy. Ty niemądre decyzje podejmujesz w swoim życiu. Naprawdę. Ty dziwisz, że jesteś postrzelony, pogryziony i inne takie. To w bumalopę nie trafcie, bliska. Byłby bardzo miło. Ciebie nawzajem też nie trafiajcie, ok? Mowa? Mowa. Idą! Idą! Pierdziel! Ładny. Ładny atak. Nie powiem. Całkiem ładnie wam to wyszło. Robalki. Mark, ty cofaj się, okej? Okay? Mark, odsuń się. Oni tu strzelają. Są poważni ludzie, okej? Okay? Są poważni ludzie. Próbujesz im zrobić krzywdę. I też będą dobre humory mieli, jak cię zastrzelą już. No i fajnie, no i zrobione. Tyk, macie wolne. Papa. I po co było wychodzić z tej ziemi? Trzeba było tam siedzieć. To srańce, robaki, pędraki, cholera. O, naprawdę niemiło z ich stron, że mnie tak atakują. Siema Frigo. Cześć. Dubi-dubi-du, a... 3. Za mało. O. Monika. Też może postrzelać mechanoidów. Kiedyś tam. Pocisku jest. Weź pocisku. Chodź. Chodź, będą ci dorabiać. Na pewno ci się uda trafić. Ja zacznę strzelać tutaj mniej więcej, bo się tak kręcą i przy okazji niechcący rozwalę trochę więcej pewnie. Ło! No Monika to jest skubaniec, no dopiero co powiedziałem, żeby tu gdzieś strzelać, a ona pyk! Doktorze śpienia nie jest przydzielony? Dok, zostaw te piwo. Kościu, no. Są rzeczy ważne i ważniejsze, okej. Okay. Ej, dobra ta Monika jest, no. Całkiem nieźle trafiła. Kurczę. Pochwaliłem niepotrzebnie. Niepotrzebnie pochwaliłem, bo przestała trafiać całkiem. Uff. Blisko. 3 razy w to musisz trafić, wiesz? Celuj w ten duży taki kawałek. Ten duży kawałek taki jakby wygląda jak taki... Taka butelka przewrócona trochę. O. Ten to aż zasnął od tego ostrzału artyleryjnego. A nie, to wiewiórka śpi na nim. Nieważne. To po prostu miła leśna wiewiórka znalazła sobie miejsce w zwłokach mechanoida do spania. Fajnie. To nie bateria tam się grzeje i jest cieplutko. Miło, że wspieramy tutaj lokalne zwierzątka. O, ten oberwał trochę, a to też oberwało. Podwójny sukces tym razem. Naprawdę, super jesteś, Monika. Kozak jesteś. I... Jebut, koniec, wystrzelała wszystko. Nie zrobili więcej amunicji, bo poszli spać. Poza Dokiem, to nie śpi. To napierdziela. No to 700 jeszcze zostało. No mówię, 3 dni. 3 dni chłop przy tym spędzi. Wieczorem będzie stream. Myślę, że tak. Myślę, że dzisiaj wieczorem jeszcze będzie stream, tak. Chciałbym godzin jak najwięcej zbić przed Nowym Rokiem. No. Romański kupiec z frakcji Dorsen Białej Norki. Relacja. Do wujek kolonisty Feret. Cześć wujek. Siema, siema ziomki. Szamański kupiec. Z jeleniem. Zobaczcie, normalnie mają tutaj jakiegoś tego renifera jelenia. Renifer, ale faza. Normalnie renifera przeprowadzili do kolonii. Gdzie to? Niesamowite. Dobra, idźcie gadać z wujkiem. Taki szamański kupiec kupi ode mnie prawdopodobnie trochę tych rzeczy, których mam za dużo. O, na przykład Anu albo Pemiko. Oj, zwierzęta chcesz kupić. Radio nie chcę sprzedać. Ale Pemikan ci chętnie sprzedam, chcesz? O. Easy. Easy. Cały Pemikan wreszcie sprzedam. Niepotrzebny mi. Kompletnie. Kupię od niego jakieś rzeczy, na pewno. Lanca wstrząsu PSI. Lanca obłędu PSI. Super sprawa. Zwierzęcy pulser PSI. Superstar. Pocisk zapalający to. Batki jakieś tam. Co ja mam od niego kupić niby? Renifer? Kupię tego renifera. Niech będzie na święta. Dla was widzowie go kupuję, jakby co. Jakby za to się cieszcie, to dla was ten renifer. No, trochę. Jego nie stać na cały ten pemikan. Ja mogę wziąć od niego z powrotem superstar. Chcemy wziąć superstar, niech będzie. Superstar jest super. On nie wie co z nią robić, bo jest szamanem. O. Pięknie. Tacy. No i patrzcie, jaka wolna lodówa nagle jest. Super. Po co komu pemikan? Po co komu pemikan? Więcej pocisków. Szybciej. Wybuchowe. Kupcie te wybuchowe. Są pilnie potrzebne. Niezapalające. Piska. Doc, gdzie jesteś? Jak tam twoje inspiracje? Śpisz, bezczelny. On nie skończy tego, zobaczycie. Nie zdąży tego zrobić, a zajdzie mu pewnie inspiracja i będzie lipa. Siema zakorzeniony. Witam. Dzień dobry, cześć. Doc, obudź się. Dziurkę do zrobienia. Ty tam próbujesz produkować. Może jesteś głodny. Jeś? Nie. To zrób to. Kubańcu, te pociski zaczął robić. Bezczelny. Monika, postrzelaj ich. Dowiekuj tą moździerz. Dawaj. Nawalaj. Może ten szaman tędy przejdzie? Byłoby fajnie, jakby tędy przeszli, nie? Byłoby naprawdę super. Jakby wypić. O, trafione, nice. No jeszcze to zrobić, skubano. Ma pociskami. Dobra, wszyscy idą do walki, poza Markiem. Mark to VIP. Idziemy, szybko. Też nie tak powinni biec, ale... Tej bardziej tak musicie biec. Takiego. Nie zdążą. Może zdążą. Może nie. Prawdopodobnie nie wiadomo. Teraz będzie starcie. Ej, tu mam ściany niewykładzone? Kurczę. No dobra. Do walki. Chodzi ten jeden. I sobie easy walka. Pio, 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 pio. Frajer. A Mark, co tam gotujesz zupę? Nie, kopię sobie. Fajnie, fajnie. Mark to właśnie fajnie to robi. No i co? Teraz już nie macie jak stać i strzelać. Musicie wejść do środka. Pewnie tu będą stawały, co? A. Piu, 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 piu. Ej, śmieszki, heheszki, kurde. Po co wam to było? To było siedzieć w swojej kapsule tam. Gdzie wy tam siedzicie. I tam wszystkie po kolei. Jak kwiczą, to mi się nie podoba. To wam się nie podoba, w czym problem? Naprawdę nieźle. Podoba mi się. Jeden idzie. Jeden zbłąkany mechanoid. Mógł uciec, co? Ara! Dobra, harmonogram nieograniczony. Problem zażegnany. Ej, bo tam jeszcze ktoś... No i super stal, komponenty. Fajnie, 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 fajnie. Do odłamków też przyleciało, jakby nie patrzeć. 12. Czas. Powinien dostać jakieś GG na czacie, bo świetnie mi poszło, no. No. Mój zmysł taktyczny wziął górę po prostu. Bez problemu to wygraliśmy. Spokojnie, Sznurek śpi. Sznurek śpi z językiem na wierzchu, jakby co. Łatwiutko. Part nowicjusza. No i ładnie, no i cac. Bardzo fajnie. Dobrze, dobrze. Problem z głową. Chcemy żyć dalej. O, karawana sobie odchodzi. Idźcie. Pożar. O nie. O kurwa! Piorun przywalił w minę zapalającą, no. Ale to trzeba mieć pecha. O kurcze. Kurczę, o kurczę. Szybko, no co wy? To jest dom, to jest dom. Bomby kapuściane, to jest strefa domowa. Gaście to szybko. Szybciej. Bawełna się pali. Kaz. Bawełna się pali. Szybko. Nitro. Bawełna się pali. Flebę. Bawełna się pali. Kurwa. No, co ty? W bawełny 4 na 85, no prawie się spaliło wszystko. Ale jednak nie. Bo te pioruny dzisiaj takie celne, no. Masakra, widzowie, masakra. Czasami to, no, jest niebezpiecznie. Niebezpiecznie, jak nie mechanoidy, to złośliwe pioruny. Tu się coś pali. O. Fajnie. Rozpoczęła się jesień. Dzięki za informację. Ej, Doc, ej, Doc. Nie zrobić to. Pożar znowu. Nie, no spali się to jak nic. Niedobrze. Niedobrze. To kiedy ty to zbudujesz, co? Taki byłeś zainspirowany i co? A? Taki byłeś zainspirowany, a teraz nie chce ci się robić figurki ogromnej. Zjadaj to. Wiem, że to troszkę jest pracy dodatkowej, ale bez przesady. Nie jest tego aż tak dużo. La 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 la. Pali nam się wioska. Pa 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 pa. Ale dużo ich tu leży. Śmiesznie to wygląda, nie? Rozłożymy je na kawałki. Robimy na wieżyczki. Fajnie. Znowu. Uspokój. O, dzięki za followa. Kapecycy 5. Dziękuję. Kapecycy 5. Ale fajnie. Fajny nick, naprawdę. Że się napracowałeś. Nie to co inne. Kapecycy 5. Nice. Ja no tu się aż prosi, żeby zrobić te płytki jeszcze, nie? No, tak zrobię. Zwiększę tą strefę i zrobię te płytki. Niech będzie. Macie rację. Płytka betonowa. Inspiracja sztuką czasu. Łeb masz jak inspiracja, teraz Doc zajmuje sztukę. Spokój się. No, niech to zrobi sobie do końca. No. Kapeć? No, nieładnie, niemiło. To jest kapecycy 5. Kapecycy 5. Kapecycy 5. Cześć, mam na imię Kapecycy 5. Co u ciebie? Nowy rekrut, Jules. O! Zarekrutowali tego więźnia, co próbował uciec, ale go pobiliśmy. Chce z nami pracować, ale fajnie. Ale fajnie. Dobra, przycielimy cię do różnych tam rzeczy. O, jesteś takim nawet całkiem lekarzem. Strażnikiem. Fajnie. Dobra, słuchaj siomuś. Mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość. Nie to... Średnio się nadajesz do innych rzeczy. Przyda nam się rolnik. Akurat rolnik to nam się przyda taki, no nie? Jest okej. Miał być kapeć, ale wyszło jak wyszło. Serio? Kapecycy miał być kapciem? Wow, wpisałeś kapeć i było, że zajęte. I później dopisałeś cy i 5. I na... No. Jak wpisał kapeć, to było zajęte. Zrobił przez 2C, też było zajęte. Później kapecycy 1, zajęte. Kapecycy 2, zajęte. Kapecycy 3, zajęte. Kapecycy 4, zajęte. Kapecycy 5, wolne, nie? I mówi, kurwa! Shit! No, pewnie bardzo się musiałeś cieszyć wtedy. Na pewno. Ale kapeć... kapeć przypisane przez 2C i 5. Super. Ale cię rozgryźli, nie? Widać, że oni siedzą na tych czatach, obserwują te różne niki. O kurwa, teraz mamy Neko 3ny. Neko podkreślnik 3ny. O, mistrzowski przedmiot. Hotel z wełny Mufalo? Wow. Kto to taki ma teraz? Loka. Ej, to się należy. Bo mnie swędzi, sorry. Neko podkreślnik 3n. Nie wiem, co chciało osiągnąć. Nie wiem. Nekoen? Że to miał być Nikodem. Neko podkreśnik 3N. Ktoś wejdzie na tego streama i sobie pomyśli, że tu boty siedzą. Autentycznie. KPCC 5, Neko 3ny, Gacek 7687, D Piotr 523. O co chodzi w ogóle, nie? O co chodzi? Loka nie ma żadnego chłopa, aż dziwne? To nie jest tak, że ona miała chłopa, ale zjadły go zombie? Czy coś tam? Siostra, dziadek, wujek, były kochanek na Nails, no. Powiem ci tak. Miała kochanka, ale go zombie zeżarły. A nim go zeżarły, to miał uraz mózgu. No. Dlaczego jest potrzebna spawarka przy robieniu fotela z wełny? No gościu, do ramy fotela oczywiście, no. Tam iść tu, a nie tu. Okej. Okay. Mistrzowski przedmiot kolejny. Chłopie, no przecież ramy do fotela budują z aluminium. Metalu robią na pewno i spawają ten alumian. No, po prostu. O, tkanina gotowa. No i fajnie, robimy teraz te sztuczne trawniki. Sztuczne trawniki. Z oliwki. Gdzie ta oliwka? To było to? Ciemna oliwka. To potrzebujemy. Ale będzie ładnie. Niby nie mamy tkaniny, ale tak naprawdę to mamy. Zobaczycie, mamy jej od ciula. Ale będzie ładnie. Cały ten zakątek tutaj będzie zazieleniony taki. Później jeszcze damy jakieś ładne oświetlenie. Będziecie mówili, ale piękna kolonia, chciałbym tam mieszkać. Wow. Tak będziecie mniej więcej mówić. Zobaczycie. I też tam. To jest tak. Harapuro nie przy kamieniu. Ale będzie fajnie. Ale będzie super. Tutaj też dostaniecie trochę trawy. Nie było sztucznej, ale... Jednak trawy. Ominął jedno wejście, byłoby przykro. No i fajnie. Mamy te końcówki, zróbmy to. I prędko tu nic nie zbuduje, nie? To by można połączyć w górę. Można by. Pytkami z piaskowca. Tam chodnikami. Ej, nowy follow. Kto tym razem? LATS podkreśnik umi. No to co umisz? Co umisz? Co umisz? Pochwal się, co umisz? A? Co umisz? A? Co umisz? No ładnie będzie, naprawdę będzie ładnie, jak już skończę te podłogi. Zobaczycie. Naprawdę fajnie. To będzie naprawdę fajnie. Nic nie umiesz. Czemu to jest tak dookoła dziwnie zrobione tym? Zamiast tędy. Nie ma odstępu zachowanego, powinno być z odstępem. Tak no, coś tu się zepsuło. Trzeba tu poprawki wprowadzić. Chodnik z piaskowca, w ten sposób zróbcie. I podłogę. Stąd, stąd, stąd. Teraz będzie 3 razy lepiej. Zobaczyć. Natsumi. No dobra, dobra. Miłoszek. Miłoszek KK1142. Siemano Plax. Czy wy wszyscy macie jakieś podrzędne niki, że wszystko było zajęte i braliście to takie z dolnej półki? O to chodzi. Naprawdę. Naprawdę, wszyscy. Miłoszek K1142. Ile tych miłoszków już było? Kurwa. Ziomek. Ziomek. Dobra, te mechanoidy trzeba by porozcinać, co? Dzięki. Byłoby fajnie. Dawajcie goście. Może to data urodzenia? Tak, 1142. W 42 się urodził Miłaszek. Trzeba popisać. No, ładnie, tak mówisz. Tak mówisz. Plaga jak zawsze pokazuje miłość do widzów. O, Dy Piotr 523. Pierwsza wiadomość. To była. Tak. Ten mega leniwiec ma być w magazynie na siano? Tak. One tu mają spanie swoje. Bo one są wytresowane do noszenia siana. Zimą donoszą siano dla innych zwierząt. Bo potrafią w transport, rozumiesz? Jak weźmiesz sobie w tresurę, nauczysz ich transportu, to one zaczynają nosić jedzenie dla innych zwierząt. Dlatego siedzą w przedziale jedzeniowym dla zwierząt. Rozumiesz? No. Takie to są sprytne zwierzątka. Wiedziałem, że się tego nie spodziewałeś. O. Siema Konrad 2004V. Cześć. Ale o co chodzi? Ojciec Mateusz z. Fajnie, fajnie, fajnie. Wszyscy macie niki podrzędne. Naprawdę. Numercy 1-1. Następny. Następny. Nie, jest dobrze, czaty, naprawdę. Widzę, że staracie się, no nie? Miłoszek K1142. Plaga, ale ty jesteś, że z ników się śmiać. No nie śmieję się stale. Doceniam po prostu waszą inwencję twórczą. No. Naprawdę. Patrzę z uśmiechem na twarzy na te wasze niki. Dobra, trzeba strefę domową zacząć tu robić też. Żeby zaczęli sprzątać te chodniki. Bo jest na nich syf okropny. O. Co tam, Sznuruś, obudziłeś się? Słuchasz techników i... O, rozumiem. Możesz spać, bidulko. Pewnie cię rozumiem. Widzowie kiedyś to się śmiał, teraz już wiek nie pozwala, haha. Widzowie kiedyś to się śmiał, teraz już wiek nie pozwala. Czy mi wiek nie pozwala, żeby się coś śmiać? Prawda. Bałem się te niki, oczywiście, że tak. I Kotrek kazał ustawić Kazik i jakoś nie narzekam. A ty masz napisane Czmielani, podkreśnik i podkreśnik Kazik. Jeszcze masz kolorowe litery. O. 1 osoba z podrzędnym nikiem to podrzędny widz plagi. A jest taki, no. Powinniście sobie ustawić takie niki. Zwierzęcy brud. Zostaniesz tu brudzić? Leniwcu ty? Jelo. Teraz przystanie. Do pocisków też proszę już nie wchodzić. Będzie tam brudno. Tu im do domów też nie wchodzi. Okej. Okay. Pójdź tu matku. Grubsz. Zobacz, ile mają bonusu do nastroju z tego sytego jedzenia. Zobaczcie, Loka, uwaga. Potrzeby. Pożyty, obfity posiłek. 12 dodatkowo. Mój wujek Andrii zmarł. Nawet ją to tak nie przejmuje się tym bardzo. To nie był ten, co nas atakował. Wielka pasja do mojej pracy. Wysokie oczekiwania. On ma gdzieś to jedzenie. O, pożyty, obfity posiłek. To powiem ci tak. Trzeba to przyznać. Tym razem miałem rację. No. Ta zmiana posiłków to był mega plus. GG na czacie. No. A jestem się dumny. Wow. Była dobra decyzja, którą podjąłem sam na tym odcinku. Wszystko się nagrywało. No. Naprawdę. Trzeba przyznać, że te 400 godzin w grze, które włożyłem do tej pory, naprawdę się zwracają. No nie. Naprawdę się zwracają. No. Miał być samo Kazik, ale na innych streamach by nie wiedzieli, kto ja jestem. Dobrze wpadłeś na ten pomysł, Piotrek. Dziękuję, Martynka. Plaga, Akidy, ty i Pawełek nagracie coś ponad 3 lata, widzowie czekają. Miłoszek, nagrywaliśmy z Pawłem chyba 2 miesiące temu. Tak oglądasz właśnie, że się nawet nie orientujesz, widzu. No. A tak na serio to nie nagrywamy już z Pawłem. Próbowaliśmy coś nagrywać znowu wspólnie, ale nie siadło, no. Co poradzisz? Nie wszystko w życiu siada. No. Tak. Jak ja kiedyś ustawiłem, to najpierw zrobiłem literówkę, potem przy powrocie do swojego niku ktoś mi zajął, ale w końcu odzyskałem. No, a na kim pisane przez 4 to... Dobry nick, no. Jest w porządku. Jest okej. Okay. Kapłeś się, no właśnie, no właśnie. Właśnie. Czemu tu są... Czemu są bramy, a nie te... A nie płoty? Trzeba coś z tym zrobić. Jakby brakło drewna. Brakło drewna! Cinka drewna. Pronto. Do drewna. O. Jak zmieni nick na ojciec plagi, to będzie dobrze? Zamiast ojciec Mateusz? Ojciec plagi brzmi dobrze, no. Wiesz, nie? Nie zawsze siada, czasami leży. Dokładnie, Martynka, dokładnie. Czasami plany leżą. Jest. Ale spokojne życie w tej kolonii ostatnio. O, zaraz będzie przesrane. Chyba, że nie przyjdą zombie znowu, to wtedy nie. Dobra, jak tam sytuacja posiłkowa? Czy oni się wyrabiają rzeczywiście tymi posiłkami? No nie, w ogóle. Tych lepszych posiłków to w ogóle nie ma jakby. W ogóle ich nie ma. Zupełnie wcale nic. Nic nie pojawia. Poważnie. Całe robienie dużo lepszych rzeczy się okazało, nie, no nie nadążają po prostu. Nie nadążają. No. W ogóle żadnego mięsa i w ogóle żadnego ryżu nie ma w lodówce. Miałeś robić wyprawę. Nie? To tylko mówiłem o tym, że tu miałem pójść na obóz bandytów, że go zniszczyć, żeby zrobić zadanie, to... Oczywiście tak mówiłem, no nie? No. Tak mówiłem. Prawda. Zapomniałem o tym troszeczkę. Cieszę się, że mi przypomniałeś, drogi widzu. W sensie... O, Mark nie ma broni. Jules też nie. Mogę iść na wyprawę, niestety. Wydać Markowi broń. A nie, Marek ma miecz przecież. Marek, gdzie masz swój miecz? Marek nie ma miecza. Marek zgubił miecz? Marek, nie wygłupiaj się. Wydaliśmy miecz Marka? Nie. A, super stalowy. No i ten Jules cały. To jemu też trzeba dać karabin. I zapomniałem o tym, że miałem iść na tą wyprawę. Tutaj przypomniałem, nie? O. Tutaj przypomniałem. Ile to jeszcze będzie tu stało? 23 dni, dobra. Spoko. Sprawdzimy najpierw, czy zombie nie przyjdą. Jak nie przyjdą po tym trzecim dniu, to idziemy na wyprawę, ok? Załatwione. Nie ma problemu. Zasoby odwiertów głębinowe. Dobra, wiem. Już to przenosimy. Zabieramy to tutaj i tutaj jest dużo zasobów. Zajmuj się Monika, będziesz mogła sobie kopać cały dzień. Tym bardziej to tutaj by się przydało. Tu. Tutaj, a tu dachu już nie ma. Powiększymy przestrzeń dachu. Postrzeż nowy dach. No tak. Bardzo ładnie. O. Nie miał okazji użyć tego miecza? No tak, bo trochę się boję, żeby atakował zombie, bo go ugryzą i się zarazi i co by to było. Mark zombie to już nie tak fajnie brzmi, no nie? O, lepszy jest taki po prostu żywy Marek. O. Dum, dum. Du, du, du. Siababa. O, zombie się pojawiły! A dopiero poziom zagrożenia jest 47%, a już się pojawiły. 175. Nie jest bardzo dużo. Nie jest bardzo dużo moim zdaniem. Do bitwy. Jules, idziemy na bitkę. Dawno ich nie było? To prawda. Zdenerwowały się trochę. Chyba, że wpadły w minę. Tu. O, Irgo jakiś tam sobie idzie. Irgo, uważaj. Uważaj na siebie, Irgo. I zaraz się podpalam tutaj o tą minę. Może. Może nie. Irgo do nich z łuku strzela. Szalony, patrzcie. Co za chłop w ogóle? Uważaj na siebie, Irgo. On jest zapewne świetnym strzelcem, więc sobie poradzi. No. Dorsen Białej Norki. To ten Nitro tak ledwo chodzi. O co chodzi? Boże, zatrucie pokarmowe. Wywalaj stąd. Masz szansę iść do walki, szef. Tędy idź. Szybko. O, Irgo! Kurczę. Irgo bardzo... O, kurwa. Przestańcie strzelać, no. Zabijecie go. Irgo jak taktycznie ściągnął na minę podpalającą. Smacznego. Słuchajcie. Z tego miejsca chciałbym powiedzieć, że nikt specjalnie do Irgo nie strzelał, ok? Irgo nie zginął dlatego, że ktoś go postrzelił. Irgo zginął dlatego, że go zombie jedzą żywcem. Gdzie jesteś, Irgo? Irgo, patrzcie, zdrowie. Mózg zombie infection. Nawet nie widać postrzeleń żadnych. Ech. Słuchaj, zjedzcie mu tę lewą rękę, co? Bo widać po niej, że trochę trafiony został. Ale jak mu zjedzą lewą rękę, to już nie będzie widać. Zobaczycie. Pełna chillera. Ja widzę, jak to... Nie ma bla bla XD32. Bardzo fajny masz nick. Fajny bot. Nie ma. Ale strzelają, dobrze. Teraz to trafiacie, co? Irgo był, to nie trafialiście. No, biedny Irgo. Tej pory go miło wspominam. Ajajaj. Nadupcać! Ja się rozeszło tych zombiów dużo tutaj. Te co się tu kręcą. Kręcone tam znalazło. Myślę, że Sznurek coś rozrabia. O, to ten duży tu jest. Ale fajnie. Dacie sobie radę, czy nie bardzo? Jakie mocne te zombiaki są. Jejku. Co tylko ona jadła. Idźcie. Idźcie, bo nie chcemy, żeby na pole minowe wpadły. Byłoby słabo raczej. Naprawdę byłoby słabo. Zdanie wyprzedzające. Dokładnie, dokładnie. Chcieliśmy mu pomóc, no. Po prostu. Ustawcie się tak wzdłuż brzegu. Normalnie pipiu robicie. I one się gubią wtedy. Nie wiedzą, co mają robić. Totalnie, zobaczycie. A, Nitro, sorry. Zapomniałem. Zapomniałem trochę o tobie. Pożar. To mina zapalająca, to nie jest pożar. Tego musicie zabić, bo chodzi wam. No. Teraz tego. Teraz tego. Brawo. Świetnie sobie radzą, naprawdę. Super ekipa. Dobra, Doc, ty byś pozbierał trochę tych kubek, co? Traktuj tu Nikitę. No, normalnie sobie, ziomek. Tym cię osłaniać. Głory w ogóle. Fajnie. Idźcie tu. Tak. Tak, później robisz ekstrakting. Trzeba ten, ustawić mu, żeby on był ekstraktorem tak na maksa od razu. Chciałbym mieć chyba lekarza na jedynkę, co? Nie wiem. Kiedyś to było tak, że się rzucali i ekstraktowali to od razu. Teraz tak średnio im się chce. To jest jeszcze dobry lekarz. Ten, Jules. Jules, weź no. Traktuj trochę, co? Mega szybko robi. Chciałbym mieć kilka tych próbek, żeby zrobić sobie serum, bo... zaczniemy ginąć. Zombizm to trochę słabo. Weź pobabraj się trochę w błocie i zwłokach. Piu, piu. Dobrze, Czazik. Dobra robota. Kto ma te... już nie ma ekstremalnych ryzyk. Chodźcie, uderzacie dalej. Jazdo. Poradzicie sobie. La, la, la. La, la. O nie, znikają już. One się szybko psują. Jules, szybko. Biegnij, traktuj. Dobra, Jules sobie zje. Dobra. Dokuś. Brawo. Jules. Nie, 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 nie. Musisz to ekstraktować, patrz. Duże ryzyko załamania. To. To zawsze byłeś taki właśnie. Biu, biu, bo mi rozwali mur zara. Pupaszek, koleżka niemiły. Doc sam idzie robić ekstrakty, super. Tacy. Dobra, potrzebujemy was więcej. Kto tu jest jeszcze lekarz dobry? A, to ty taki załamany jesteś. Nie. Orange. Traktuj. Co tam jeszcze? Butla. Traktuj. No. Super. Super, super. Orange. Ta reszta to idźcie już. Nie bijcie się. Już ekstraktuj, nie przejmuj się. Tak, zbieramy automatycznie, tak? Tylko, że... nie mają lekarza na jedynkę, więc wiesz, to brać pod uwagę. No, a co jest Ray? Strzelona troszkę jest, to nic nie będzie. Dobra. Tacy. Tacy, tacy, tacy. Traktuj. Dobrze. Idź tu od razu. Kazik, możesz? Nie możesz. Ty? Też nie. Wtedy. Próbują. I tak zebraliśmy dużo więcej niż ostatnim razem. 57 sztuk? Nieźle. Pożar trochę się zrobił. A, tu jeszcze jakieś trupesy są. Cóż, może się spalą. Będzie okej. Widzę, że spore wyprzedzenie niż na odcinkach. Co ty gadasz? Odcinki są dosłownie tam 3 godziny do tyłu może. Naprawdę. Nie jest takie duże. Naprawdę. Zabijesz go? Dawaj, butla. Dasz sobie radę. Tak jakby. W pewnym sensie ufać. Pewnego momentu. O! Relacje się zmieniły. Spadły nam trochę. Do naturalnej przychylności. No nieźle. No nieźle. To ryzyko załamania. Sorry. Sorry. Julesek, ty byś mu pomógł, co? A, bo ty nie masz w tym dziale, że masz walczyć, no. Tak. Julesek. Nie budla. No musisz ekstraktować. Świetna robota. Uważaj, Monika. Piu, piu, piu. Cię zje. Orientuj. Dobrze. Czekajcie, Monika. Na pewno się nadasz. A, jedyna. Nie, no dobra, jedna z czterech coś się nie nadaje w ogóle. No, trudno się mówi. Co tam, Sznurek? Zjadłeś swoją karmę, czy nie? Jadłeś, czy nie zjadłeś? Co? Co tam rozrabiałeś? Widzę, że się oblizujesz. Co zjadłeś? Co? Co zeżarłeś? Coś ewidentnie zeżarł. Ciekawe. Rzuć swoją karmę. Nie wiadomo tego. Ej, bo ten odcinek już jest bardzo długi. Odparliśmy atak zombiaków, więc świetnie poszło. Dopiero się ataki zaczynają tak naprawdę. No. Ale to tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Trzymaj.